Witamy wszystkich serdecznie i opowiemy o tym, czym co najbardziej kochamy, czyli architekturze z misją i o różnych obliczach edukacji. Będziemy opowiadać o szkołach, przedszkolach i żłobkach, ale też o takiej edukacji dla nas edukacji, czyli jak my się też edukujemy. Ale zanim zacznę to Musimy pokazać takie istotne kamienie milowe, ponieważ faktycznie od lat już ponad 15 zajmujemy się dzieciakami i architekturą taką społeczną. W 2006 roku to był taki pierwszy moment, kiedy w Polsce zaczęły się pojawiać takie placówki opieki nad dziećmi. I myśmy mieli przyjemność właśnie taki program sprowadzony ze Stanów w warszawskiej domotece zrobić. I była to właśnie pierwsza taka placówka, to się wtedy nazywało takie kluby dla dzieci, w których są prowadzone różne, różne zajęcia i w których dzieci można zostawić. Od tego czasu zaczęły rosnąć akryby po deszczu, kluby malucha i takie rzeczy. Więc zajmowaliśmy się intensywnie przerabianiem tego typu placówek, adaptacją miejsc na przedszkole, Natomiast później w 2010 roku, zdruzgotani jakby po, designem polskim, polskiej architektury przedszkolnej i wnętrz przedszkolnych, postanowiliśmy zaprojektować na własne meble, żeby mieć w co te nasze meble atestowane lokomoko, żeby mieć w ogóle jak urządzać te placówki, żeby one mogły być jednak jeszcze przy okazji estetyczne. Po czym. W 2011 roku niespodziewanie nawet za te meble dostaliśmy nagrodę w Łodzi Maszew, z czego byliśmy strasznie dumni, no i nasze meble pojechały w świat promować Polskę i to było bardzo fajne, bo chyba przez dwa lata objeździły całą Europę, jakby pokazując, że polski design jest fajny. No, i tak sobie projektowaliśmy przez następne X lat, aż doszliśmy do momentu 2015, kiedy wreszcie nam się udało zrealizować marzenie nasze największe, czyli wybudować wreszcie od zera własne przedszkole bo tak naprawdę wcześniej nie mogliśmy w żadnym konkursie wziąć udziału, bo nie mieliśmy doświadczenia, znaczy urzędowego oczywiście. Ale w sumie patrząc z perspektywy czasu, e, dlatego zamieściliśmy tą oś, bo to mnie bardzo cieszy dlatego że my przez te lata pomiędzy tym 2006 a 2015, robiąc ponad kilkadziesiąt placówek dla dzieci, mieliśmy okazję bardzo dobrze poznać jakby środowisko, poznać nauczycieli, poznać dzieci, poznać pedagogów, poznać przepisy, bo w 2011 roku weszły przepisy, które mówiły o właśnie pozwalały nam e, o innych formach wychowania przedszkolnego, czyli domy, kluby malucha, żłobki, to wszystko zaczęło się dziać, a że zawsze staraliśmy się też, jakby tak edukować i pomagać, to nie da się ukryć, że przez te lata byliśmy taką infolinią. Do nas, do biura po prostu dzwonili ludzie i się pytali, co, jak, jak to interpretować. My nikogo nie zostawiliśmy bez odpowiedzi. Ja średnio godzinę dziennie spędzałam na rozmowie telefonicznej z kimś obcym, kto zadzwonił i się zapytał. A z takich najciekawszych w ogóle rozmów to pamiętam jakiś chłopak, architekt zadzwonił i zapytał się na przykład. Przepraszam, bo ja mam takie pytanie. Czy dzieci w żłobku czytają książki? Takie pytania też były i one też mają swoje, właściwie jakby się zastanowić, to są logiczne, że nie czytają, ale oglądają. I ta nasza działalność, taka edukacyjna, też się skupiła na pomocy innym. No i oczywiście do dzisiaj służymy pomocą i, i jak macie jakiś problem, to zawsze możecie nas zadzwonić, to pomożemy. No a w 2015 roku po tym wszystkim zbudowaliśmy takie nasze pierwsze przedszkole, które znowuż stało się takim elementem edukacyjnym, to jest przedszkole w Ostrowie Żółty Słonik. Ono się stało bardzo popularne, ale co ciekawe, szczególnie w Ameryce Południowej i w Azji. I to jest przedszkole, z którego do dziś dostajemy od studentów różnych uczelni, najczęściej z Brazylii, z Argentyny i z różnych chińskich uczelni, i oni piszą o tym przedszkolu, różne prace. I to wychodzi na to, że to na wschodzie i na zachodzie to jest takie przedszkolne ABC. Robią modele, później nam przesyłają, robią wizualizacje, i to przedszkole żyje cały czas. I my do dziś dostajemy maile z prośbą, czy oni tutaj do jakiejś prezentacji mogą dostać jakieś materiały, i ono ma swoje życie. I w zupełnie innych szerokościach geograficznych jest y, wykorzystywane przez studentów I, i to nas bardzo cieszy. Czyli co, zaczynamy prawdziwą historię, i to, co nas tak wzrusza, i to, dlaczego my walczymy od tego 2006 roku. Czyli tak jak Filip wziął z Google pierwsze zdjęcia, tak jak dziś wygląda edukacja dziecięca. To są zupełnie przypadkowe zdjęcia. Tak naprawdę jak się wpiszę w Google, polskie przedszkola budynki, to wychodzą takie zdjęcia. I to jest taki trochę smutny i przerażający obraz. Mnie zwłaszcza przeraża, że na przykład z tych zdjęć to są zupełnie nowe budynki. To mamy wizualizację, to mamy jakieś nowe realizacje. To nie są stare placówki, to nie jest to jest coś, co właśnie w tym momencie budujemy w Polsce. I tak wygląda nasza przedszkolna rzeczywistość w Polsce. Pokaż zdjęcie wnętrz. No, a to są te wnętrza i one wyglądały tak samo, jak wyglądały w 2006 roku, i właśnie na tego też dzieliśmy się o zaprojektowanie wnętrz i, i naprawianie tego. No, ale to jest ta nasza szara rzeczywistość, ale my jesteśmy w naszej y, kolorowej i fajnej rzeczywistości i pokażemy Wam teraz kawałek naszego świata, jak my to robimy. A przedstawimy trzy zupełnie różne placówki w zupełnie różnych ośrodkach: w Adamowie, w którym jest tylko tu, który jest wsią, jest tam tylko 2000 mieszkańców, w Aleksandrowie, które jest małym miasteczkiem, ma 2000 mieszkańców i w Warszawie, e, no to mamy prawie 2 miliony mieszkańców w tym momencie duże miasto. Czyli mamy trzy różne ośrodki, trzy różne typy placówek i trzy różne formy zamówień. Publicznych. To dla architektów jest wiadomo, że to jest bardzo duża różnica między inwestorem prywatnym a inwestorem publicznym i, i jeszcze takim publicznym do małych rzeczy, który zawsze ma mało pieniędzy, bo to jest takie charakterystyczne, że na duże rzeczy jest dużo pieniędzy, a na małe rzeczy jest mało pieniędzy. No to zapraszamy do tej opowieści. Pierwszym tematem, który chcieliśmy zaprezentować jest mały żółwek w Adamowie. I ten żłobek będzie tutaj dla nas przykładem, właśnie, bo chcemy powiedzieć o tej edukacji. I to, co jest ważne, nie będziemy dzisiaj tak bardzo opowiadać o architekturze, pokażemy mnóstwo zdjęć, ale chcemy opowiedzieć o wpływie architektury na różne działania społeczne. I tak, jakby ten żłobek we wsi Adamów jest takim przykładem na popularyzację opieki nad dziećmi do lat trzech. Bo żłobków w Polsce jest raptem, znaczy żłobków jest może i dużo, ale uczęszcza do nich raptem 10% maluchów. I e, szczególnie znaczy dużo więcej jest ich w większych ośrodkach miejskich, bo tam matki e, oddają dzieci do żłobka, ale w miastach i wsiach jest tym poważny problem. I teraz budowanie takich żłobków w formie e, atrakcyjnej i zapraszającej też jest jakby taką formą popularyzacji i aktywizacji matek, e, które już urodziły dzieci, żeby jednak wracały, wracały do pracy. I to jest bardzo ważny element, bo w małych miasteczkach jest to cały czas, szczególnie w środowiskach takich ostroprawicowych, jak mamy w części naszego kraju, takie niepopularne, że jednak jest ten model rodziny tradycyjnej i matka, kobieta powinna siedzieć w domu z dzieckiem. Wiemy już, że model jakby rodzin wielopokoleniowych już zanika w naszym kraju, no bo dzieciaki wyjeżdżają do dużych miast i już nie ma babci, która jest na podorędziu. I to wszystko w tym momencie jest takie zachwiane. Trochę mamy taką inną rzeczywistość. I ludzie się boją. Czytałam takie badania, w w których pytano ludzi, którzy nie oddali swoich dzieci do, do żłobków, z jakiego powodu tego nie zrobili. Więc pierwszym głównym powodem w większości, no to był brak jakby takiej placówki. Drugim powodem to była odległość i dojazd, no bo jeżeli jesteśmy na wsi i nie mamy samochodu, to nie pojedziemy sobie z wózkiem do żłobka 5 km wzdłuż jezdni. Ale trzeci, najbardziej zaskakujący powód, to były złe opinie, Zasłyszane od znajomych i z mediów. Czyli jest jakby taki lęk pokutuje jeszcze jak z lat 70., że żłobek to jest takie faktycznie żło, zło. On jeszcze wtedy należał do, jakby podchodził pod e, służbę zdrowia, więc w ogóle e, było to traktowane trochę jak mały szpital dla dzieci, bo to nie była edukacja, dopiero później zostało to e, jakby przełożone do, do działu edukacji. I właśnie w tym, że Adamowie, który ma 2000 mieszkańców powstał ten żłobek. Zadzwoniłam do pani z gminy, zapytałam się dlaczego. Dla tych 2000 osób. Dlaczego budujecie żłobek? No i jaka była odpowiedź? Obietnica wyborcza wójta. Ale to znaczy, że skoro obiecał, to jednak była potrzeba. To co widzimy? słowa. Widzimy Adamów w całej okazałości na tym zdjęciu. Jak Dorota wcześniej powiedziała około 2000 mieszkańców, nas poproszono o zaprojektowanie niewielkiego żłobka. To jest są dwa oddziały raptem dwie sale około 50 dzieci i, i ym, gmina miała do wyboru dwie działki. Jedna działka była w centrum, preferowana przy, przez urząd, mniejsza znacznie, i druga była na obrzeżach. No i tak się pytamy, ale co jest z tym działką na obrzeżach? Jest nie tak, jak ona jest daleka. No nie nas 500 metrów dalej. Także te obrzeża były, okazały się całkiem tak niedalekie, natomiast e, mankamentem tej działki było jego sąsiedztwo. Tutaj z lewej strony widzimy, że tam jest cmentarz. I to trochę budziło obawy tak naprawdę gminy, no bo przy żłobek, który miał dostać adres przy ulicy cmentarnej się e, w pracy, że będą duszki smentuszki. Że grupy to będą duszki i w ogóle to jakoś tak wspólnie nie grało. Natomiast my postanowiliśmy, że z tej działki, z, z tej lokalizacji to, to w, będzie jakiś atut właściwie tego, e, tej, tej działki. Ona była dużo większa, poza tym dała większe możliwości zagospodarowania terenu. Dla nas wydawało mi się, że to jest po prostu lepsze dla dzieci. <laughs> Tu widzimy y, troszeczkę bliżej ten budynek. Y, on jest zbudowany w kształcie, y, w kształcie podkowy, w kształcie litery U. Y, po bokach te dwie wysunięte bryły to są właśnie sale y, dla dzieci. Natomiast z, z jednej z tych brył po lewej stronie wystaje taki mur. I to jest właśnie mur, który oddziela nas wizualnie od tego cmentarza i od y, konduktów od konduktów żałobnych, które tam będą szły. No bo jak tutaj będą dzieci rozgrzeczane, bawić się, a tam gdzieś dalej idzie kondukt żałobny. To w sumie nie pasowało, natomiast wydało nam się to w sumie całkiem atrakcyjne e, architektonicznie. E, I za tym murem, gdzie tam jeszcze do ogrodzenia jest około 8 metrów, poz, zrobiliśmy sad. I tam mamy magiczny sad, do którego prowadzą magiczne furtki po e, niezwykłej ścieżce, na której można sobie poskakać. Tu rośnie łąka kwietna, tylko ona jeszcze nie wyrosła. Większość zdjęć w ogóle jest takich, że zrobiona zaraz po budowie tak naprawdę no, wszystko dopiero rośnie. Tak naprawdę ta trawa to jest taki szczypiorek jeszcze. E, ale mamy furtkę. Furtka ma około 1,50 m wysokości, więc dorosły tam nie przejdzie. To jest furtka dla dzieci. Znaczy, musi się schylić, bo my pamiętajmy o tym, że my zawsze dla dzieci no zrobię to. My zawsze dla dzieci projektujemy z pozycji dziecka. Czyli y, oglądamy ten świat maluchów y, z poziomu ich oczu. I zupełnie on inaczej wygląda, bo teraz jak stałam, to widziałam ten stół i laptop z góry, prawda? Teraz widzę to od spodu. I to jest zupełnie inna historia. I cała nasza architektura, którą projektujemy, właściwie my zaczynamy od projektowania z tej wysokości. I myślę, że do dzisiaj, właśnie czasami warto usiąść na podłodze i zobaczyć, jaka to jest perspektywa zupełnie innego świata. Wszystko zupełnie inaczej wygląda. Także. Zrobiliśmy szereg takich elementów. To są właśnie furtki, które są przeznaczone dla dzieci. Dorosły, żeby przejść, musi się schylić. Jest mniej ważny w tym momencie. Dodatkowo ta furtka się obraca, jest magiczna, przechodzimy do sadu. Ten sad rośnie, dopiero tam nie ma dużych drzew. To są małe drzewka na razie, ale liczymy na to, że one się faktycznie rozrosną, a na wiosnę, jak zakwiecą się, no to będzie pięknie i magicznie wyglądało. Także jest dodatkowy element spacerów dla tych dzieci. O, nie o, dobrze. o, przeleciałem. Dobrze, a tak wygląda y, y, bór ten z drugiej strony, od strony drogi, czyli tak naprawdę y, mur stał się też częściową elewacją, on dalej przechodzi w elewację, później y, zawija w część frontową. Tu jakby właśnie jest widok z drogi, y, z, z przodu jest jeszcze pole. Ono z, wybarwia się, y, bo to jest jakieś zboże, wybarwia się na różne kolory. To jest wiosna, jest zielone, później jest pięknie złote. Y, na jesieni zmienia się jeszcze inaczej, także ten budynek w tym otoczeniu wygląda zupełnie różnie. Tak wygląda budynek od strony wejścia. I tutaj też co jest ważne, wejście i skala budynku. Tak naprawdę, moment, kiedy rodzice oddają dzieci do żłobka, no to jest strasznie traumatyczne. To jest okropny moment, bo to jest chwila, kiedy musimy oddać nasze dziecko, które się co dopiero urodziło, obcym ludziom, na ileś godzin. No i to jest straszne dla rodzica. Ja nie wiem, dla dziecka też. Dziecko dla dziecko, też dla dziecka też. Przez to. Myśmy przez to przeszli, myślę, że część z Państwa również, ale, ale widzę, że dużo młodych osób jeszcze nie wie o co chodzi, ale tak naprawdę e, oddać dziecko za drzwi, na przykład myśmy oddawali e, w placówce w Warszawie płaczące dziecko, rozhistoryzowane, gdzieś za drzwi, te drzwi na ogół są e, pełne. Tam płaczą dzieci i właściwie jest jakiś dramat się odbywa, a my zostają drzwi zamknięte i zostajemy na korytarzu i. No i co? I mamy przyjść za I tak naprawdę godziny, mamy tak przyjść po wygląda. kilku godzinach i nie da się pracować w tym momencie, no bo cały czas się myśli o tym, co się dzieje za tymi ciemnymi drzwiami. Dlatego na przykład my nie projektujemy już pełnych drzwi, zawsze są jakieś przeszklania, zawsze jest coś, żeby ten nawet rodzic mógł sobie zajrzeć, co jest w środku i czy tam się nic złego nie dzieje. No ale też ale... ważny jest element tej jakby elewacji, takiej przyjaznej dla dziecka, bo to z zewnątrz to wyglądało może jak biurowiec, tak? ale no my mamy te nasze okrągłe okienka, które się pojawiają i te okrągłe okienka to jest taki znak nasz, że jednak to jest takie, taka przestrzeń dla dzieci, już taka, wprowadzamy już to dziecko w ten świat bardzo taki delikatny sposób, trochę koloru, troszeczkę inna forma, ale jakby tak odciskamy ślad innego tematu. Ale ważne, że to jest mały budynek, to nie jest duży gmach, który przytłacza dzieci. Dziecko małe, które idzie do takiego żłobka, przedszkola, ten budynek właśnie nie może być jakiś ten gigantyczny. Być. Tu znowu możemy usiąść sobie na podłodze i zobaczyć skalę po prostu tego, tego, tego miejsca. Wejście do budynku, my zawsze obniżamy wejścia, żeby ono było po prostu niższe, żeby było bardziej właśnie dla dzieci, a nie dla dorosłych żeby te dzieci jak, naj, jak najlepiej się tam czuły. Tutaj jest wejściowa przeszklona fasada, żeby w środku było od razu widoczne, co jest w środku, żeby to nas nie przerażało, żeby to można było od razu oswoić z tym lękiem, co, co zastaniemy w środku. Tutaj mamy takie jeszcze żółte ściany, które mają trochę ożywić to wejście, podkreślić jego podkreślić miejsce. Za tymi lamelami jest takie taki miejsce, gdzie właściwie możemy zostawić wózek przed wejściem i wejść do środka. To jest jeszcze widok z drugiej strony. O holu wejściowym to powiemy na samym końcu, Dorota jeszcze powie, natomiast teraz przejdziemy na drugą stronę. Tak wygląda żłobek z drugiej strony. I co, co dla nas ważne, żeby to było takie ciepłe, przyjazne miejsce, dlatego wprowadziliśmy drewno. Drewno jest właśnie takim ciepłym, ciepłym elementem i jest ten dziedziniec. Dziedziniec, który stanowi powiększenie strefy, strefy wewnętrznej. Hmm. To, co często też robimy, tutaj widać, że połacie dachu wszystkie schodzą się do środka. One się właśnie schodzą do środka, dlatego że będąc na tym dziedzińcu, żeby ta skala budynku była zupełnie inna. To jest mniejszy budynek. On naprawdę wtedy nie wydaje się, nie wydaje się wysoki. Tutaj mamy okno wychodzące z sali. To okno ma około 6 metrów szerokości, podzielone jest na trzy segmenty przesuwne, czyli mamy około 4 metry prześwitu. Który łączy nas z tarasem. My odsuwamy sobie to okno i mamy połączenie wnętrza z tarasem. Staram się wyprowadzić dzieci na zewnątrz. Staram się, żeby, jeżeli jest tylko taka możliwość, żeby łączyć właśnie tereny zewnętrzne z terenami wewnętrznymi. No i to jest dodatkowa frajda dla dzieciaków, zwłaszcza, że e, przed tym wszystkim znajduje się wielka piaskownica, a, a piaskownica, no to jest już wiadomo. E, no i mamy zdjęcia z dziećmi, bo obserwujemy na stronach oczywiście historię wszystkich naszych budynków i ich życie. No i to powyciągaliśmy z takich codziennych, z codziennego życia z Łopkowiczów, jak to wygląda. I faktycznie ta sala, ten, ten taras, pełni taką trzecią salę i letnią, i to jest faktycznie otwarte. I te dzieciaki po prostu są cały dzień na dworzu i osłonięte są przez ten budynek przed wiatrem. Budynek sam rzuca cień, więc na tej piaskownicy tak zawsze jest, że część tej piaskownicy jest w cieniu, jak mamy takie upały jak teraz. I to jest taki ich świat, i, i lubię je podglądać, jak one się tam bawią w tych piaskownicach. Tu na tym zdjęciu przez przypadek ściągniętym, ale to nie jest... Integracyjny żłobek, natomiast jest pełni przystosowany też dla, dla dzieci z niepełnosprawnościami. Tam widać, że akurat pod oknem stoi mały wózeczek. Do tego żłobka chodzi jedno dziecko, które porusza się na wózku inwalidzkim, i to jest właśnie ten chłopczyk, który tam siedzi na tak, tej krawędzi, wladyk. bo tam widać pusty wózek, i on, on też może uczestniczyć w tym życiu, życiu żłobka. Nie jest wykluczony, i on faktycznie my obserwujemy na, na stronie, jak czasami pokazują filmy, na takim malusieńkim wózeczku jeździ razem z tymi innymi dziećmi i, i naprawdę się wspólnie, wspólnie integruje. Tutaj widzimy, że teraz może być wykorzystywany również do innych rzeczy. Wynosimy meble na zewnątrz, przez duże przesuwne okna mamy bardzo łatwą taką możliwość, i wszelkie prace plastyczne, czy jakieś inne zabawy może odbywać, odbywać na świeżym powietrzu. Detale. Staramy się, żeby w różnych miejscach, na przykład tutaj umieściliśmy w elewacji taką wnękę w kształcie domku i tam są takie kraniki. To nie są krany do podlewania terenu. To są krany dla dzieci. Dzieci mogą nabrać tam wody, mogą zrobić błoto, mogą się utaplać, ubrudzić. Wiadomo, że brudne dzieci są najszczęśliwsze. Mogą zbierać wodę, podlewać kwiatki i to może mieć dodatkowy aspekt edukacyjny. To są takie specjalne krany. One tam, na każdym kranie siedzi jeszcze jakiś ptaszek. To podkreśla, że właśnie to jest dla, dla tych małych dzieci. Plat zabaw, mniej więcej tej samej wielkości co dziedziniec, wysunięty na zewnątrz jest plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, taką energetyczną żółtą. Ona nawet w pochmurne dni, czy jak jest jesień i zima, no to wtedy mamy tą żółtą taką naszą plamę, z, niebieskim, z niebieską plamą z jeziora i, i statkiem na środku. No i to jest taki obowiązkowy punkt. Tutaj na pierwszym planie jeszcze niewiele nie, nie tego widać, ale tam rosną różnego, to jest nasz ogród smaków i zapachów. Tam rosną owoce, tam rosną maliny, jagody, jeżyny. No co rzeczki, się dało wcisnąć, poziomki, to tak naprawdę żeśmy powciskali, żeby faktycznie było różnorodnie i żeby te dzieci mogły się uczyć i czy mogły zrywać, korzystać z tego, z tego otoczenia. Jest to po prostu. Jest, ale no to rośnie na razie wszystko, także to jeszcze zobaczymy. Oczywiście teren jest udostępniony również dla lokalnej społeczności. Tutaj się odbywają pikniki, różne zabawy. Tu jak dzień, dzień Rodziny znaleźliśmy w internecie. No i wnętrze. Tu właśnie mamy widok tej sali, którą y, otwieramy na, na nasz wewnętrzny dziedziniec. To jest e, sala różowa, e, sala motylków. E, w naszych placówkach zawsze jest bardzo ważny kod kolorystycznych sal. Zawsze staramy się, żeby każda sala była, jak miała jakiś swój konkretny kod kolorystyczny. Akurat w przypadku tego żłobka, gdzie są tylko dwie sale, może nie było tak szalenie to istotne, natomiast przy większej ilości sal... No, i już to jest to bardzo ważne, dlatego że dzieci e, zapamiętują swoją salę poprzez kolory. Wiedzą, że, że je, tam, nie wiem, Jaś chodzi do, do różowej sali, ale za rok już będzie, nie wiem, w żółtej, no i to będzie jakiś taki awans dla niego. Natomiast to jest, to jest sala różowa, taka dla najmłodszych na ogół, bo różowy kolor lubią wszyscy i chłopcy, i dziewczynki, jak są w tym wieku. Jest to ulubiony kolor. I tutaj z widzimy naszych obserwacji z naszych, z tak naszych obserwacji, tak, ale nie, nie przeczytaliśmy, tylko, tylko zaobserwowaliśmy, nie tylko nawet przedszkolnych, byliśmy świadkami jak kiedyś w sklepie jeden chłopiec pokłócił się z mamą, bo koniecznie chciał kupić rowerek różowy, mama myślała, że to takie jest niepoważne, żeby chłopiec miał różowy, on jednak się uparł no i była totalna awantura w sklepie z rowerami. Tutaj mamy salę, ona jest widoczna, podzielona jest na strefy. Widzimy strefę do zabawy, widzimy strefę do, do pracy, do nauki przy stolikach. Jest tam stres, są też kąciki tematyczne na, na końcu. Co ważne, to jest tak jak w tym przedszkolu w Ostrowi, w, które zaprojektowaliśmy, jest długie, długie okno takie. Ono jest nisko. Ono jest, jest nisko zrobione tak, żeby ono było bardziej na, na poziomie dzieci niż na poziomie dorosłych, żeby te dzieci też miały bardziej, większy kontakt z, z otoczeniem. Tak samo te meble, które są wszystkie pod spodem, one są takie, żeby dostępne były dla dzieci. Tutaj mamy kąciki tematyczne, jest taki sklepik, poczta. Tak naprawdę nigdy nie staramy się, żeby to było bardzo dosłowne. Później w zabawie to, to wszystko wychodzi. Ja szybciej, powiem. Mamy kącik czytelniczy. I przy każdej sali jest łazienka, tutaj jest akurat w tej samej kolorystyce są szafki, gdzie, gdzie jest pochowane są lotniki, jest bardzo nisko umieszczona umywalka, przewijak, z tyłu są kabiny, niestety zamykane, bo takie są przepisy, chcielibyśmy, żeby były otwarte, ale kabina musi być każda zamknięta. Od trzech lat tak jest i od trzech lat z tym Staramy się to zlikwidować, ale niestety jeszcze nie. No i tak wyglądają zabawy przy, przy wspólnym stole. E, zabawy na na dywanach, które tam się bardzo podoba jest za, zabawa chyba w higienę e, jamy ustnej, bo to są takie zęby. One są zrobione z butelek e, obciętych od spodu i pomalowanych. To są butelki. Fantastyczny pomysł, bardzo mi się podobało. Jest e, jakieś zabawy kulinarne. No e, tak naprawdę e, Strona internetowa tego żłobka na Facebooku jest niesamowita. Oni tam umieszczają tyle ciekawych rzeczy, i, i to jest zupełnie jak, jak niepaństwowa, a prywatny, prywatna. Przypominamy, paczówka. że placówka jest państwowa. Tak. Publiczna. Tak wygląda druga sala, sala Jerzyków. Ona jest dosyć analogiczna. Ale ma wyżej okno. A, żeby zasłonić widok na cmentarz, bo przez to okno dzieci by widziały ten cmentarz, więc w tamtej sali okno było nisko na poziomie dziecka, a w tej sali podnieśliśmy, żeby oddzielić się od cmentarza znowu. Takie drobiazgi. Jesteśmy w czasie, kiedy jest COVID, w związku z tym na ogół wszystkie wykładziny zostały zrywane albo, albo zasłaniane, albo wynoszone w ogóle łącznie z pluszakami. Dlatego tutaj nie robiliśmy na stałe wykładziny dywanowej, mimo że dzieci cały czas przebywają na podłodze, tylko zrobiliśmy takie okrągłe dywany, które po prostu łatwo można w razie zazwinąć. I wynieść, ale no wiadomo, życie, życie w żłobków, życie w przedszkolu odbywa się na podłodze. I jeszcze okrągła forma bardzo dobrze organizuje tę przestrzeń, zabawy. Tutaj jeszcze ujęcie ze strony kącika, takiego miękkiego, w naszej jamie żółtej na końcu widać jeżyka, bo to jest sala jerzyków i, i, i wejście do łazienki oraz do schowka na leżaki. Tam jeszcze chciałbym zaznaczyć, że te drzwi do łazienki po prawej stronie, one mają taki bulaj na dole, on jest tak znowu zrobiony na dole specjalnie, bo to jest bulaj, z, z, żeby to dzieci zobaczyły, co jest po drugiej stronie, żeby czuły się bezpiecznie przechodząc, żeby nie mogły u, uderzyć nawet drzwiami jedno drugiego, tak, żeby widział, co się dzieje z drugiej strony. To nie jest bulaj dla dorosłych, to jest dla dzieci. I jest dodatkowa sala, tutaj udało się nam namówić gminę, żeby zaprojektować oprócz tych dwóch sal jeszcze jedną dodatkową salę taką gimnastyczną, sensoryczną, e, która w przyszłości może się zamienić w trzecią salę e, żłobkową albo przedszkolną, ale to jest też taka sala, którą w trakcie rozmów z, z, z urzędem wyszło nam, że oni mają taką potrzebę, żeby Czasami lokalna społeczność organizowała się i spotykała w, w jakimś miejscu. I po prostu to jest sala, która jest udostępniona na różnego rozmowy, rozmowy z mieszkańcami i nie wiem, jakieś obrady czy ale coś. Ale To jest na Radę Gminy. Wójt chciał też tutaj móc się robić spotkania i wygląda to tak, że w sumie ona jest kolorowa, ale jak wyjmiemy te wszystkie kolorowe rzeczy to i wsadzimy tam zawinkielek czarny, to tak naprawdę mamy taką bardzo neutralną salę. I tu faktycznie tak jest. Y Rady się też odbywają, więc to była sala bardzo wielofunkcyjna. Zrobiliśmy tam też łazienkę, że gdyby było więcej dzieci żłobkowem w tym małym, małym miasteczku albo trzeba było zrobić grupę przedszkolną, to ona jest tak dostosowana, że możemy tam zrobić, wprowadzić na rok przedszkolną albo żłobkową, albo pozostawić to jako salę sensoryczną. I tutaj jeszcze szybciutko na wejście do tego żłobka i takie uszanowanie rodzica i naszych potrzeb, ten piesek, huśtawka, czy to co jest samolocik, krówka, to jest symbol tego wnętrza, że to jest jak dziecko wchodzi, to widzi, że to jest dla niego, to nie jest hol, tylko znowu mówimy, wchodzimy do przestrzeni, którą mamy oswoić, więc mamy ten znak, ale ten domek tutaj, no to jest też miejsce dla matki. Myślimy i o jednym, i o drugim, bo jak odbieramy to dziecko ze żłobka, to każdy się chce zapytać, coś. albo dla ojca, przepraszam, co się tam wydarzyło tego dnia, a to dziecko stoi przy tej spódnicy i ciągnie, mamo już iść, Więc tu wiszą trzy takie huśtawki, tych trzech mam, maluchów wsadzamy w te huśtawki, w pasy, one są szczęśliwe, a rodzice mogą spokojnie porozmawiać z opiekunem. I to są takie drobiazgi, takie y, niewiele kosztujące drobiazgi, wystarczy tylko pomyśleć o tym, jak możemy ułatwić, ułatwić. Y, rozmowę z opiekunem. Zrobić po prostu huśtawkę. No i Dorota, jak myślisz, poprzez architekturę udało nam się oswoić rodzica z tą formą? No i to jest właśnie pytanie. to jest właśnie pytanie, które sobie zadajemy i które chcieliśmy sobie zadać. Właśnie, czy my, tą architekturę jesteśmy w stanie oswoić tą opiekę żłobkową, czy taki rodzic, który był przeciwny, czy jak tutaj przyjdzie i to zobaczy i wsadzi to dziecko w ten samolociek i porozmawia z o panią, to zapisze do, do, do żłobka. Na początku było naprawdę po pół grupy pełne. Pod koniec roku były już wszystkie pełne, a teraz oczywiście jest lista rezerwowa. Tak się przyjął żłobek w Adamowie i może dzieci będzie więcej. A teraz przejdziemy płynnie o krok wyżej, czyli po przedszkolu mamy, po żłobku mamy przedszkole. No przedszkole to już jest inna sprawa, do przedszkoli już uczęszcza właściwie 80% dzieci polskich, no pomijając obowiązek przedszkolny, czyli tą ostatnią grupę, gdzie już muszą u, u, uderzać wszyscy. I jest to przedszkole publiczne. Z tym, że tamto przedszkole było samorządowe, a to przedszkole jest To jest publiczne przedszkole. Publiczne, Zaraz na ale... tego przejdziemy, bo to jest taka nasza e, nasza hybryda. E, to jest magiczne przedszkole, bo to troszeczkę one jest ekologiczne, bo postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla środowiska. Poczekaj, I to może przedszkole zacznijmy od początku, dlatego o, że tak. Pogubiliśmy się. Cała akcja zaczęła, zaczęła się na jesieni <laughs> 2020 roku, kiedy zgłosił się do, się do nas inwestor prywatny, który postanowił wybudować przedszkole tam na około 6 oddziałów. E, cały problem polegał na tym, że on chciał to otwor otworzyć przedszkole już na na, we wrześniu następnego roku. To było bardzo mało czasu, bo tak naprawdę to z ponad pół roku plus jeszcze trochę na projektowanie. No i tak to wyglądało. E, skończyliśmy projekty w grudniu chyba, mniej więcej tak grudzień, styczeń zostały złożone do urzędu. W lutym było pozwolenie na budowę. No i we wrześniu ma być otwarte, to pół roku zostało. Udało się? Oczywiście, że się udało. Ale dlaczego? Dlatego, że postanowiliśmy wykorzystać tutaj trochę inną technologię budowania. To jest taka właśnie nasza hybryda. Przemyciliśmy trochę ekologii w tym wszystkim, bo zawsze staramy się, żeby jeżeli coś się uda dobrego zrobić, no to zrobimy i postanowiliśmy całą górę zbudować z drewna, cała góra zbudowana jest w technologii CLT, czyli drewna klejonego krzyżowo, z dużych płyt. Ale nie było to takie łatwe namówić inwestora, żeby, żeby on w ogóle z, zbudował tej technologii i tu właśnie wracamy do tego, jaka to jest forma, forma przedszkola, bo zwykle budujemy budynki publiczne no i wtedy właściwie jest jakiś określony budżet, jest wszystko zakontraktowane i, i nie ma problemu z obłożeniem tego, tego przedszkola, Za, albo są miejsca zajęte, albo nie są, właściwie nikogo to nie interesuje, na ogół są zajęte. W prywatnych przedszkolach wygląda to zupełnie inaczej, dlatego że każdy prywatny inwestor stara się zrobić jak najatrakcyjniej, żeby to ładnie wyglądało, żeby był atrakcyjny program, dlatego że stara się przyciągnąć klienta, czyli walczy o te miejsca, żeby te miejsca były zajęte, no bo jak nie będą zajęte, to nie będzie zarobku i cała inwestycja się nie zwróci. Tutaj mamy prywatnego inwestora, który chciał zbudować coś ładnego, ale dogadał się z urzędem, że on odda to przedszkole gminie. gminie i właściwie też nie musi się martwić o miejsca, nie, nie musi zabiegać o to, żeby to przedszkole było ładne i żeby ściągnąć przez to klienta, bo już ma zapewnione, że tam i tak te wszystkie miejsca będą zajęte. To było dla nas strasznie trudne, dlatego, że nie mieliśmy tej karty przetargowej no, że za coś ładnego po prostu będzie miał więcej argumentów, żeby, żeby ściągnąć klienta i tak naprawdę wszystko się rozchodziło o pieniądze. Czyli my musieliśmy udowodnić, że teraz ta technologia, nowa technologia, którą chcemy wprowadzić nie będzie droższa od tradycyjnej, kiedy on już miał ekipę budowlaną i właściwie już był przygotowany, że będzie budował to przedszkole tradycyjnie metodą gospodarczą, tam już jak wszyscy byli poumawiani, jakiś tam stal zamówiona, budujemy. No ale myśmy mu zaproponowali to drewno, ale dlaczego to drewno? Właśnie dlatego, żeby można było szybciej wybudować, bo w tym samym czasie, kiedy postanowiliśmy tradycyjnie wybudować całą bryłę parteru i na tej bryle parteru wybudować tą naszą drewnian drewnianą górę i to się budowało równocześnie. W tym momencie, kiedy budowaliśmy parter, w fabryce w Czechach akurat wycinane były te wszystkie kształtki drewniane, i jak już dół był gotowy, no to przyjechało wszystko na górę i dwa tygodnie poskładali, poskładali wszystkie tą, tą całą konstrukcję drewnianą i to wszystko stało. E, tak wyglądało, tak wyglądał plac budowy zaraz po tym, jak przyjechały właśnie paczki, paczki z elementami. Z piętrem. Z piętrem, to jest całe nasze <grym> piętro, to jest wszystko posegregowane, ponumerowane, e, przygotowane, żeby po prostu zbudować to na, na górze, e, no i się zaczęło. I to był najfajniejszy moment, bo myśmy na to strasznie czekali, bo to w ogóle jest takie strasznie ekscytujące. Wow, przyjeżdżają jakieś takie wielkie elementy, ściany będą budować, nie mogliśmy się doczekać. Jak w Grand Design zupełnie. Tak, tak to... się poczuliśmy trochę. A to jest w sumie pierwsze takie przedszkole yy, z CLT w Polsce, w ZL2, bo ZL2 jest bardzo trudną kategorią pożarową, szczególnie dla obiektów drewnianych. Więc przyznam szczerze, że odrobiliśmy lekcję tutaj. Ale to była dodatkowo trudność, żeby namówić inwestora, żeby on chciał zrobić pierwszy raz w Polsce przedszkole w takiej technologii. No, nikt tego wcześniej nie zrobił, myśmy wcześniej tego nie zrobili i jeszcze nawet wykonawca tego wcześniej nie zrobił, bo on robił tylko domy jednorodzinne, w związku z tym nikt nie miał tak naprawdę doświadczenia, jak w ZL2 to się uda i czy to w ogóle to się uda. Oczywiście, że były problemy. Były problemy później z inspektorami nadzoru, którzy nie wiedzieli, jak to drewno traktować. Były problemy ze strażą pożarną, która też pierwsza raz się z tym spotykała i nie wiedziała, jak to robić. Ale z tych wszystkich problemów wyciągnęliśmy jakąś naukę, nauczyliśmy się tego i jakoś przebrnęliśmy przez to. Po raz kolejny edukacja się pojawiła. Pojawiła się edukacja. Tak, tutaj budujemy dalej, wszystko się rozrasta. To widać, że tą pierwszą bryłę betonową, na której stawiamy te nasze elementy drewniane... E, pojawiają się kształtki. Te kształtki przyjeżdżają, tam już jest wszystko powycinane. Wycięte jest okno, tam jest to jest precyzja chyba jeden, co do milimetra, tak naprawdę i to też jest fajne, bo e, robiąc projekt, możemy od razu zamawiać okna. Normalnie jak budujemy, budujemy, a później czas zrobić obmiary. No, jak dopiero jak wybudujemy, wtedy można zamawiać okna, a to, to trwa wszystko. W tym momencie na etapie projektu mogliśmy aluminiowe okna już zamawiać. E, I w ogóle otwory w stosunku do okna tam było 1,5 centymetra różnicy w, do, dookoła, czyli naprawdę niewielka tolerancja. Mamy wszystkie otwory na wszystkie instalacje przygotowane. To, to jest coś, co musieliśmy wcześniej przewidzieć czyli kontakty, wszystkie jakieś peszle, które idą w ścianie takie elementy, wszystkie trzeba było wcześniej zaprojektować, przewidzieć, i to wtedy już wszystko przyjeżdża na budowę, przygotowane tylko podłączamy i gotowe. Tutaj widać, że pojawił się również dach, który też przyjeżdża z elementów gotowych pojawiają się belki, które nam spinają tą całą konstrukcję. E i tak to wygląda. Tutaj mamy dach od drugiej strony, on jest otwarty. Od, od spodu jest podbito tą właśnie płytą taką CLT. O, jest taki zażebrowany cały od góry, i to są takie gotowe elementy, które przechodzą i to się wszystko składa. To już widać, że nawet kable są przez to poprze, przeprowadzane, żeby oświetlenie i inne elementy w suficie później przepuścić. A tu widać, że to jest inwestor. Chyba mu się podoba i ogólnie jest widać, że jest zadowolony z tej technologii. Zresztą to był taki dzień, kiedy się wszystko składało, była ładna pogoda, naprawdę pachniało tym drewnem tam niesamowicie na budowie, i no to było super, super naprawdę budowa. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało. E, I co jeszcze ciekawe, te, jak przypomnę te paczki, które leżały na początku, to na ogół to są takie prostokątne formaty, a, a, a nasze różne elementy były dosyć trapezowe i, i, i tak dalej. E, one przychodzą z pewnym odpadem, to znaczy to przychodzi w formie prostokątu, z tego się wyjmuje taką formatkę, i zostaje pewien odpad. I jak te większe elementy na ogół wracają później do fabryki i fabryka zagospodaruje, to no to mniejsze na ogół idą do wyrzucenia. I myśmy sobie, jak pomyśleli, że trochę szkoda. No ładny materiał. P poprosiliśmy wykonawcę, żeby pociął to w takie trójkąty. I z tych trójkątów zbudowaliśmy w holu całą ścianę, e, zrobiliśmy taką artystyczną, taką mozaikę. Tak, taką wielkości tego ekranu, taką dużo ścian. Tak. Nie, I że kawałek ściany. Tyle mieliśmy tego I z resztek. tego jesteśmy strasznie dumni, bo po prostu udało nam się resztki niepotrzebne e, wykorzystać. I, no i zrobiliśmy coś ekstra. Naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Ale też z drugiej strony. Zależało nam na tym, żeby też pokazać, z czego to jest zbudowane, więc to jest niewykończone i można zobaczyć nawet tą płytę w przekroju. Czyli już wchodzimy, możemy to dotknąć i mamy już ten kontakt, a dzieciaczki wiemy. Łapki, łapki, łapki. One wszystko dotykają. Dlatego tak ważne jest, jak, z czego dla dzieci się buduje, bo one to wszystko będą dotykać i to jest taka sensoryka fajna. Szukaliśmy niedrogich rozwiązań na elewację i, i postanowiliśmy pokryć to taką żółtą łuską, która jest bardzo mocnym elementem, ale wygląda pięknie, znowu jak układali to, to jest strasznie się cieszyliśmy, takie biżuteryjne to, to wszystko precyzyjnie składane i, i, i naprawdę ładnie to wyglądało. No a jaki jest efekt? No to, to właśnie widzimy, czyli jest cała góra, która ta, ta żółta góra, no, to jest wszystko to, co skrywa nasze drewno, natomiast biały dół, no to jest wybudowany tradycyjnie. Tutaj mamy ten nasz taki szedowy dach. To miało nawiązywać trochę do tradycji łódzkich fabryk. Chcieliśmy. Początkowo on był trochę bardziej asymetryczny. Każdy był bardziej, szedowy, ale bardziej szedowy, trochę taki i, i nadzwyczajny. Musi być równo, rów, równe spadki dachów. I niestety pani w urzędzie nasz dach, który był taki klasyczny szedowy, mu zrobi tak i. Bo że to, proste, wyrównać, to nie jest. Wyrównać. Nie, musiało być wszystko równo, ale może i dobrze tak naprawdę. W każdym razie wtedy nazwaliśmy, że to jest taki nasz żółty krokodyl. I to, co my lubimy, czyli brak takiej dosłowności w elementach dla dzieci, że każdy sobie coś wyobraża. Myśmy sobie tu wyobrazili żółtego krokodyla i to jest nasz żółty krokodyl. I on tak jest nazywany, zresztą chyba teraz w logo o tego przedszkola też jest żółty krokodyl. E, tutaj widzimy jeszcze trójkątny element e, parteru, dlatego że działka była dość trójkąta, ona się schodziła w taki, w taki czub. Ta elewacja tutaj od przodu, co widzimy, no to jest podyktowana odległością od drogi, którą mamy. Jest plac zabaw i tutaj też pierwszy raz postanowiliśmy wykorzystać, że nie zrobimy e, sztucznej nawierzchni syntetycznej, na placu zabaw bezpiecznej. Tak jak w żłobku była, na tak żłobku była jest żłobku. konieczna, bo jednak dzieci jedzą z podłogi, więc to jest inna sytuacja. I wysypaliśmy tutaj z zrębkę. Czyli to są takie wióry, trotrociny, tr takie ubite, zmiękczone i ogólnie ekologicznie dre drewniane właściwie to jest. W pełni przepuszczalna nawierzchnia i się sprawdza. Już teraz testujemy, roku, sprawdza się, i jesteśmy jest zadowoleni. Dobrze. Tak, tak. Inwestor I też jest nie zadowolony, ciągle uśmiechnięty. Ech, no to moje ulubione zdjęcie, uśmiechnięty ten. to będzie taka wielka ławka. Tu widzimy, że nasz budynek dzisiaj. się uśmiecha. Będzie zamiast... od, przodu, od przodu ta cała bryła jest wysunięta na 5 metrów do przodu. Yy, na początku myśleliśmy, że zrobimy po prostu taki wielki wspornik, jednak yy, Konstrukcyjnie wyszło to zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne. Oczywiście było to możliwe, ale pewnie musielibyśmy zrezygnować ze wszystkich okien, które tu były i uznaliśmy, że nie warto. Robimy słupy. Chcieliśmy, żeby te słupy też były jakieś atrakcyjne. One trochę nawiązują do tego, co robiliśmy w suwałkach. Od razu zrobiliśmy tak, że można zawiesić na nich jakiś tam bujak, takie specjalne uszy i postanowiliśmy, że nie będziemy się bać słupów, będą fajne i będą też użyteczne. To jest widok na dziedziniec trójkątny aż wewnętrzny, którego wychodzimy z szatni i z korytarza. E, tak wygląda wyjście z szatni. E, jest taki taras. Taras jest też fajny, bo możemy od, trochę działa jak wycieraczka czyli wracając na przykład z powrotem, otupujemy buty na takim tarasie i, i już jest sprawa załatwiona. Tam jest piaskownica, trochę tak jak w żłobku, bo na początku jest piaskownica. Tu rosną brzozy. Za jakiś czas urosną, i będą większe. Tak wygląda od tyłu budynek, tutaj właśnie schodzi się nasza trójkątna działka. To jest taki zielony, on początkowo miał nie być włączony, w ogóle wygrodzony z poza działki, natomiast jest otwarty i bardzo fajnie, bo to jest taka du duża przestrzeń zielona do pobiegania, w której nie tylko można biegać, ale mogą dziać się różne atrakcje, na przykład mogą być alpaki. Pewnego dnia przyszły do, do przedszkola alpaki ku, ku frajdzie dzieciaków, nie dziwię się, są super stworzenia. Yy, i, no, no I tam się po prostu dzieje, tak. No to to jest super, super sprawa. Yy, no I no oczywiście nie mogło zabraknąć naszych okrągłych okien. Yy, pojawiły się okrągłe okna ku zdziwieniu mieszkańców, nie wiem dlaczego, ale jak dostawie jak ilekroć przyjeżdżaliśmy, to wszyscy mówili: Strasznie się dziwią wszyscy, dlaczego to są okrągłe okna. Kto, co to w ogóle tutaj w będzie? W Aleksandrowie nie było jeszcze Nie było okrągłych okien. okien i nikt nie widział okrągłych okien. Jak to okrągłe okna, to było ogromne zdziwienie w okolicy. Później, jak zaczęliśmy budować z drewna, no to słuchajcie, to już w ogóle była dziwna sprawa. A jakie jeszcze to było żółte? To już takie, już plotki na... chodziły po lokalnych bazarach. A na rynku w Zgierzu panie przy marchewkach dyskutowały, że to co to ten burmistrz buduje, że to jest jakiś zbór jechowych po tym okrągłym oknie. Albo muzeł stoki współczesnej pana. Bo później jakieś laboratorium, że coś będzie tu produkował, a inwestor powiedział, że nie będzie się, nie będzie zdradzał, co tu jest. Nie i chciał to, i plotki. Plotki, bo do otwarcia nie chciał ujawniać, i, 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 no i nie ujawnił, nikt nie zgadza, że to jest przedszkole, <grym> przynajmniej nie słyszeliśmy o tym. No i wnętrza, to co to, 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 to jest taki samogrek, który nam powstał. No właśnie, wnętrza to już właściwie to nawet nie trzeba było robić wnętrz, bo te przestrzenie były tak piękne z tego drewna, że były takim w ogóle miejscem do zabawy. Poprzeczepialiśmy uchwyty do ścian, można po tych ścianach chodzić, przyklejać wszystkie plansze i pomysły dzieci, nie trzeba już później tego odklejać, tych plakatów razem, poczekaj, cofnij mi, okay. razem z e, To co tu zrobiliśmy, to po raz kolejny, no bo my edukujemy się, edukujemy edukację i wszyscy nawzajem i nauczycieli i to co my, na czym nam się tutaj, bardzo się staraliśmy, nawet stworzyliśmy konkretne meble do tego, do tego projektu, żeby stworzyć te strefy dla dzieci i odejść od tego takiego centralnego układu sali, kiedy to wszyscy musimy siedzieć w kółku na gwizdek, Jesteśmy w państwowej instytucji z państwowymi nauczycielami. Jest 15, idziemy tu, jest 16, idziemy tu. O 3 siadamy w kółku, tak? E, więc chcieliśmy dać tym dzieciom trochę więcej oddechu i je trochę rozczłonkować, tak, żeby jednak ktoś o innym temperamencie mógł sobie porysować w momencie, kiedy ktoś e, chce pobudować z klocków. Efekt jest taki, że na razie toczą się walki z wychowawcami, bo panie te wszystkie nasze stoły, które stoją po środku, systematycznie przesuwają pod ścianę, żeby mieć to miejsce, żeby e, siedzieć w takim pełnym kole, a jak my przyjeżdżamy, to wyciągamy to i tak sobie przepychamy te meble i zobaczymy, czy w końcu dojdziemy do porozumienia. Natomiast fajne są te pufy, bo dzieciaki rano leżą na tych pufach plackiem, wszystkie takie zaspane, patrzą przez te okna, które zobaczymy tutaj od ziemi, takie są. Super kadry się nam zrobiły na gałęzie drzew, bo akurat mieliśmy tam dużo drzew wokół. I on tak leżą, piją kakao i czekają na to śniadanie i to jest takie fajny, taki leniwy czas poranków. A wystarczyło zrobić okno od, od samej podłogi. No kolory są proste, meble są proste, właściwie wykorzystaliśmy to, co stworzyliśmy w architekturze. Ale też porobiliśmy oczywiście schowankę i takie różne rzeczy, które dla dzieciaków są najważniejsze. Każdy bo... pokój, każda tak. sala jest inna, każdy ma swoje niezwykłe jakieś miejsce inne, dlatego że jak to dziecko awansuje w przyszłym roku idzie do innej sali, no to żeby miało inaczej i żeby też było zadowolone, a za rok będę w tamtej sali, a tam jest taki fajny domek, albo takie coś innego. To jest bardzo ważne, naprawdę. Uwierzcie nam, to jest bardzo ważne i my się staramy naprawdę w każdej sali, już nam tych pomysłów, nie wiem, na ile lat nam jeszcze starczy, wymyślać jakieś nowe, tajemnicze rozwiązania, żeby te dzieciaki miały to, to, to coś, co je tam zaskoczy. Tu mamy taki podest fajny z klockami. E, tutaj właśnie widzimy, jak się możemy bawić, niekoniecznie w grupie pełnej, niekoniecznie 25 osób na raz. Tutaj mamy klatkę schodową i łazienki. Też wszystko jest bardzo, bardzo proste. Już naprawdę grosze e, przeznaczyliśmy na wykończenie tego. Pędzimy do końca, e, bo przed nami jeszcze jeden projekt. Tutaj mamy salę wielofunkcyjną, która. Jest otwarta i nie ma tu drzwi, i wszyscy po prostu idą od razu do tej sali i to było dla nas ważne, żeby jej nie zamykać. Po, o, widać tam naszą super mozaikę na tej ścianie drewnianą w rogu. To jest hol wejściowy, szatnia i ta sala wielofunkcyjna, To jest wielka przestrzeń. Tak, tu się taką siatkę ewentualnie spuszcza na piłki, a też będzie chyba zdjęcie, jak mamy. O, ale jak jest przedstawienie, no to wiadomo, no to okna są zasłonięte i znoszone są krzesełka, i dzieciaki mają tutaj. Y, jakiś tam teatrzyk. Czyli znowu sala bardzo, bardzo wielofunkcyjna. Tu też wychodzimy z sali. O, tutaj mamy. Wychodzimy. <grym> Nie wychodzimy. Zostaniemy w tej sali. Tu też jesteśmy na parterze, w tej wymurowanej części. Użyliśmy ten kształt domka, że, domku, żeby oddać to, co jest na górze. Bo na górze mamy od zewnątrz y, nasze, naszego żółtego krokodyla, więc te takie dodatki y, daliśmy na dole w tej części murowanej. O, i tak wygląda to nasze. No właśnie. I czy architektura ma wpływ na to, że wybieramy jakieś konkretne przedszkole? No i się, znowu bym powiedziała, że w prywatnym y, przedszkolach ma zdecydowane, bo tak jest. Natomiast w państwowych okazuje się, że ma, bo w Aleksandrowie Łódzkim my jesteśmy przedszkole numer 6. Czyli 5 jest jeszcze dodatkowych. I wyobraźcie sobie, że do nas jest kolejka, listy rezerwowe, a tamte są, w tamtych są wolne miejsca. Efekt jest taki, że my już w tym momencie e, projektujemy e, brata krokodyla, bo jest za mało miejsc. I musimy drugie, 150, kolejne 150 dzieci tutaj przyjąć. Takie jest zainteresowanie, czyli można powiedzieć, że przyciąga trochę niekiedy chyba ta architektura. Krok dalej piętro wyżej, jesteśmy w szkole. Cóż mogę powiedzieć o szkołach. Tutaj jakby ta architektura, y, mam wrażenie, nie będzie miała takiego istotnego znaczenia, jeżeli chodzi o wybór, bo przy szkołach podstawowych jakby głównie się kierujemy rejonizacją i z reguły ten nasz wybór jest y, taki odgórny. Natomiast bardzo duży wpływ architektura ma na, y, na architektura i kształtowanie przestrzeni ma na to, jak się uczymy, jaki jest komfort naszej nauki i jak te zajęcia przebiegają. Czyli ma to, bardzo duże, ma, to, ma to bardzo duże znaczenie, ale często o tym zapominamy. Nie jest to już kryterium niestety wyboru. I chcieliśmy dzisiaj tak, w, w Polsce jest, znowu podam liczbę, 14 tysięcy szkół podstawowych i my o tej jednej chcemy opowiedzieć, tej jednej wyjątkowej szkole w Warszawie zrobioną w akcji Otwieramy Szkoły, czyli dla, szkołę dla dzieci z Ukrainy, którą otworzyliśmy w warszawskim biurowcu w Mordorze na trzecim piętrze, a tu na zdjęciu mamy Magdę Garcarek, inicjatorkę akcji Otwieramy szkoły, z którą, która znalazła lokal i która nas to ściągnęła, i dzięki której ta szkoła powstała. Brawa dla Magdy, zawsze jej biję brawo, bo jest y, niezwykła. To osoba. No i teraz co? Dostaliśmy lokal, zaczęła się wojna, i właściwie od razu zaczęliśmy myśleć o tym kończmy? Przejdę do szkoły. Akcja była ekspresowanie, nie było czasu na projektowanie. Dostaliśmy piętro. Które sobie podzieliliśmy, ale jednak e, tu już mamy podział na salę, e, zgodnie jednak z, naszym, e, z naszą wizją edukacji, i chcieliśmy to zrobić tak, jak w naszych szkołach byśmy się sami chcieli uczyć. Czyli wszystkie zasady, o których zawsze mówimy przy projektowaniu szkół, tutaj są uwzględnione. Niczym ta szkoła się nie różni, właściwie w rzucie od szkoły, którą byśmy zaprojektowali od zera. Jednocześnie musieliśmy uszanować trochę ścian, które były, ponieważ mieliśmy na to znaczy tylko 4000 zł. I ta cała szkoła e, powstała w czynie publicznym. E, I właściwie z rzeczy, to jest najbardziej ekologiczna chyba szkoła, jaka powstała, bo właściwie z, z samych rzeczy, które uży, u, u, użyliśmy w turnie. Tu nie było prawie w ogóle zakupów z wyjątkiem poszczególnych krzeseł w rozmiarze 2-3 dla dzieci, których nie mogliśmy pozyskać. Ta szkoła Powstawała ekspresowo z darów, i tutaj y, mamy y, przykład: y, na drzwiach u nas w pracy wisiały takie kartki, gdzie wycinaliśmy zdjęcia darów i naklejaliśmy, usiłowaliśmy to jakoś posegregować. Do tych darów dołączyły się firmy typu jedna firma biurowa, wyprowadzała się i zostawiła nam wszystkie swoje meble. Stoły, krzesła, kontenerki i inne rzeczy. Powstawały, bo to czas projektowania był właściwie e, równy z czasem rozpoczęcia budowy, można tak powiedzieć, i wszystko działo się nagle, i wszystkie rzeczy, które dostawaliśmy, przypły przypływały z dnia na dzień, i nie wiedzieliśmy, w jakim kolorze dostaniemy stoły, krzesła. W ogóle to było jakieś wariactwo, które trwało dwa miesiące, i my przez te dwa miesiące tutaj tworzyliśmy takie mapy, gdzie zaznacza zaznaczaliśmy, co od kogo dostaliśmy i ilu krzeseł nam jeszcze brakuje. W jakim jest kolorze? Bo najgorzej to było wszystko tak zlokalizować, żeby to jeszcze jakoś wyglądało, tak? No bo to po prostu nie sposób było wrzucić się po prostu jak leci. Tylko zobaczyć, co dostaliśmy, jak to wygląda, posegregować to i jakoś uporządkować. Dobra, lecimy dalej. Nie było takich pięknych renderów jak u naszych przedmówców. Były proste skeczapy, tworzone na bieżące. Byle szybciej, byle, wiedzie, byle, byle się zorientować, co, co kto dał i te obrazki były rozwieszane na ścianach w każdej sali, żebyśmy się połapali, które dary do, którego, do której sali mamy zanieść. No, i rozpoczęła się budowa. W pierwszej kolejności e, zostały wyburzone wszystkie niezbędne ściany. Tutaj widać, że właśnie brakuje na dole, na dole ścianek. E, chcąc zaoszczędzić jak najwięcej czasu i pieniędzy, wykorzystaliśmy wykładziny, które już zostały, ale chcieliśmy też wykorzystać sufity. Dlatego postanowiliśmy odciąć te ściany, tak około te 20 cm od góry, tutaj widać, jak one są odcięte. Bo inaczej by się cały sufit zawalał, zawalił, trzeba by budować wszystko od nowa. Także e, maksymalnie dużo po prostu staraliśmy się wykorzystać z tego, co jest. I, i, I budować byle szybciej, bo to był tak naprawdę tak, jak wszystko się zaczęło 24 lutego, jak wiemy. Myśmy mniej więcej zaczęli później, czyli na początku kwietnia no już nie ważne, wszystko no. i, i otwarcie było po weekendzie majowym. Czyli to dwa miesiące mieliśmy na to, żeby to wymyślić, zaprojektować, wybudować i, i zdobyć, otworzyć. Zdobyć I zdobyć wszystko. Bez pieniędzy. I to jest na przykład zdjęcie magazynu, który był piętro wyżej, to na, na czwartym piętrze, myśmy mieli lokal na trzecim piętrze, to jest czwarte piętro zawalone meblami biurowymi w turnie, które mieliśmy użyć. Nawet nie było sposobu tego przejrzeć, to po prostu wyglądało w takim stanie. Przychodziły płyty gipsowe, wełna, pojawiały się ścianki, ścianki w końcu działowe. Przy, przyjechała pierwsza ekipa, to jest pierwsza ekipa, która, wolontariuszy z Ukrainy, która pomogła nam stawiać ścianki gipsowe. Pojawiła się druga ekipa. Przyspieszyliśmy tempa, także już na dwie ekipy budowaliśmy ścianki działowe, a tam było ile metrów? 1200. 1200, 1400 chyba nawet tak, metrów kwadratowych powierzchni. No i praca, praca nabierała tempa, wszystko się tworzyło, my w tym czasie kompletowaliśmy te wszystkie elementy I jak już były ściany, to na budowie pojawił się Marcin Czaja z, z żoną Anią. I namówiliśmy ich na to, żeby w centralnej części, gdzie, gdzie nie ma, jest taka otwarta przestrzeń, żeby to jest przestrzeń wielofunkcyjna. Tak trochę zamiast sali gimnastycznej, zamiast jakiegoś wielkiego korytarza, zrobić taką przestrzeń do, do rekreacji. I żeby oni tam coś stworzyli. Myśmy ich, dali im dużą ścianę i powiedzieli, wymyślcie coś, To ma być fajnie. Nawet nie wiedzieliśmy, co tydzień, to mogło być. Macie, macie tydzień. tydzień, później musicie przyjechać i to namalować. I oni się wymyślili. Przyjechali z rana i przez cały dzień namalowali nam piękny mur, który tak się stał się sercem właściwie tego miejsca, i nie, niezwykle czymś takim energetycznym. Tutaj e, oni przy pracy. No i to byli tacy nasi, a właśnie, no i zostały dwa tygodnie. To mniej więcej był połowa kwietnia, i wtedy myśleliśmy, że mamy tydzień, bo mieliśmy zamiar otworzyć to za tydzień, ale okazało się, że no, wyszły dwa tygodnie, dlatego że miejsce wyglądało tak. I myśmy przyszli na budowę i... Myśleliśmy, że tam będą jakieś ekipy tak naprawdę, bo tak ciężko było to wszystko koordynować, ktoś tam był, ktoś nie było i myśleliśmy, że tam będą malarze i zastanowiliśmy przyjdą, pomalują i będzie jakoś tam, to pójdzie. Ale myśmy przyszli, zostaliśmy, lokal, właśnie ścianki tam były postawione, no były postawione, ale lokal wyglądał w ten sposób, zagracony totalnie. Ściany były i, i tak naprawdę te wszystkie ściany teraz trzeba było pomalować, otapytować, przykleić, m2 przykleić do jakieś filce, które wymyśleliśmy, przynieść meble, poskręcać, e, wynieść śmieci i to wszystko trzeba było zrobić. Mieliśmy to zrobić w tydzień, tak? I nie mieliśmy specjalnie nikogo. Myśmy tak stali na tym środku i mówimy, kurczę, nie uda się. No i ja wtedy mówiłam, że wtedy się Dorota. Uda, przepraszam. Nie ma, że się nie uda. Ona powiedziała, że się uda. Jak to się nie uda? No i mamy tydzień, to, to zrobimy, tak? Mówię, idziemy więc po co? wałki, idziemy malować, no idziemy, nie ma wyjścia, do Jak ich nie, ma, nie ma chętnych do malowania, to musimy sami pójść i pomalować. Każdy więc... przyniósł to, co miał w domu. Magda poleciała do sklepu budowlanego, kupiła jeszcze po prostu tam zapas tych wałków, jakby ktoś przyszedł, żeby udało się pomalować. No i słuchajcie, no i zaczęliśmy malować. Najpierw zaczęliśmy malować po prostu sami, bo nikogo nie było. Nie, był jakiś pan z takim gigantycznym wałkiem, faktycznie tak, z Ukrainy. On, on tam malował komunikację, on miał jakiś taki metrowy wałek. To w ogóle jakoś tam super historia. No i zaczęliśmy malować, ale z czasem. Y, dawaliśmy ogłoszenia na, na Facebooku, gdzie się dało, roz, dzwoniliśmy, słuchajcie, wpadnięcie, pomóżcie i tak dalej. No i, i, i się pojawiały ekipy. Było nas coraz więcej. To był chyba piątek przy, przed weekendem, już była zegarska. A zagarska. to znaczy, że pracujemy normalnie, prowadzimy firmę i mm, wszystko to, co tu robiliśmy, to jeszcze kosztem pracy i, a tak naprawdę całe biuro po pracy od 15 to był drugi etat do połowy nocy na tejże budowie. I to się działo właściwie po godzinach. Także była jedna ekipa, później następnego dnia już było nas więcej. Tam w poprzednim zdjęciu był na przykład Hubert Trammer, który, który napisał na u siebie, że słuchajcie, wpadajcie, jest taka inicjatywa, bla, bla. On najpierw wpadł tak naprawdę tylko zobaczyć co się dzieje. Ale, ale jak już został, to też pomalował jedną ścianę. Oni przychodzili, to przychodzili przeróżne osoby, bo i mieliśmy i studentów z architektury, i mieliśmy jakiś znajomych, i wpadł nasz e, projektant drogowy, który, który zauważył na Facebooku, że coś takiego jest, i starszy ban, ale też poprzyszedł uznał, że pomoże. E, przychodzili ludzie z całego świata, każdy, i tak naprawdę mógł. mieliśmy wolontariuszy od Australii po Stany, i na budowie Peru. funkcjonowały, słuchajcie, wszystkie języki. Ja już nie wiedziałam, w jakim języku mówię, w jakim języku do kogo się trzeba zwracać. To było tak nieprawdopodobne. Energetyczne miejsce. Szczególnie, że ja na przykład osobiście nigdy nie robiłam takiej akcji społecznej, bo zawsze miałam wrażenie, że mogę robić akcję społeczną, jeżeli ja to będę robić, albo Filip, i że my to zawsze robimy razem, różne rzeczy społeczne, ale nigdy w życiu nie byłam w sytuacji namówienia osób trzecich, których zupełnie nie znam, nie znam, żeby przyszli pomóc. To była zupełnie dla mnie nowa sytuacja i w żaden sposób nie wiedziałam. Jaki to skutek przyniesie? Bo jakbym miałam z tyłu głowy świadomość, że jeżeli on nie przyjdą, to ja po prostu pomaluję te wszystkie ściany i zakładam, żebym to. I myśmy malowali z te Filipem. ściany, ale tak naprawdę, no I dzięki, To było tak nieprawdopodobny odzew, po prostu odzew ludzi. I ci ludzie przychodzili. Następnego dnia przychodzili na przykład ci sami, przyprowadzali swoje rodziny. Z dnia na dzień było coraz więcej. W ostatniego dnia to chyba się przewinęło 200 osób przez ten lokal. To już wyglądało tak, że pamiętajmy, że 1200 metrów powierzchni, to jest olbrzymia powierzchnia. To było 11 I to nie byli sal. fachowcy, to nie był ktoś, kto, kto wiedział, jak się maluje. To nie, nie, to mało kto wiedział, jak tapetować ściany. Myśmy tam to praktycznie uczyli się tapetować te ściany. Była na początku jedna profesjonalna ekipa, ale musiała się szybko niestety zwinąć, Położyła dwie sale wykończone. Ale myśmy też Tapety. I myśmy kładli tapety, także zaczynaliśmy, oni nas trochę powiedzieli jak to robić, myśmy później kładli, instruowaliśmy innych, przycinaliśmy wykładziny, wszystko trzeba było po prostu samemu wykonać i zrobić. Robiliśmy koły, przyklejaliśmy filce, malowaliśmy ściany, absolutnie w ostatniej fazie to już chyba byłam tylko osobą, która jak ktoś co pięć minut po prostu ktoś wchodzi i mówi co mam robić, co mam robić I, i po prostu w moim mózgu była taka jedna wielka mapa, tam trzeba malować słup na zielono, tam na niebiesko, tu się farby kończą, tu trzeba było podejmować decyzje nagle kolorystyczne. Przy tym, jak my, jak widzicie, my te nasze projekty zawsze długo robimy, one są bardzo przez nas takie przemyślane. My to sto razy się zastanawiamy, czy na ten kolor, czy na tamten. A tutaj to Tutaj był żywioł. zderzyliśmy się z taką bardzo trudną rzeczywistością, bo z jednej strony chcieliśmy trzymać poziom tej architektury i nie zrobić nic brzydkiego, byle jak, ale robienie tego w tak ekspresowej sytuacji to było naprawdę strasznie obciążające, bo cały czas trzeba było podejmować decyzję tak nagle, bo ktoś przyniósł, że ma dwa czerwone pufy i, a ktoś przyniósł, że ma na przykład wiadro farby w takim kolorze, bo, bo ma i to po prostu była najbardziej największa improwizacja chyba naszego życia, ale no mam nadzieję, że jak się podłączymy to pokażemy w ogóle jak to wyszło, no improwizacja była ale to, jak ludzie się potrafili zachować, jak oni z nami tam do nocy siedzieli, to było naprawdę niesamowite. Jak o 12 w nocy ktoś pisał, czy mam jeszcze przyjść, czy jestem jeszcze potrzebny, czy będziesz o 6 rano. Już w końcu się podzieliśmy z Magdą, To 24 godziny na dobę. Tak, po prostu że Magda mógł, o była o na pierwszej zmianie, a my na drugiej, bo jeszcze po drodze musieliśmy do pracy. No, dzięki mojemu zespołowi w biurze, no to faktycznie ja już tam prawie byłam non-stop na tej budowie. No, ktoś musiał pracować jeszcze w pracy, no bo ta wojna wywróciła nasze życie, jakby. Do góry nogami. No, całe szczęście, że wszyscy inwestorzy też byli wyrozumiali i zrozumieli, że jest taka sytuacja, że my możemy się opóźnić z pewnymi pracami, bo chwilowo są rzeczy ważniejsze i faktycznie wszyscy się super zachowali, bo nikt nas już nie ciągnął. Ewentualnie pytali się, to jak my możemy Wam pomóc, żeby, żeby było szybciej. O, i doszliśmy do. To trzy, trzy slajdy do przodu. Nie działa. To możemy stąd. W tą stronę. O, tutaj, tutaj całe nasze ekipy, wszystkie, staraliśmy, działa, się jest to, to? staraliśmy się, się wszystkim robić, to, to wszystkim odpala. robić zdjęcia, którzy są na budowie, to już będę, żeby nie przedłużać, przesuwać strzałeczką. Yy. O, a tutaj my z Magdą wykończone a To już na koniec. Na rampach drzwi, na koniec. No, a tak wyszedł nasz mural, słuchajcie. No, ja się zawsze wzruszam, jak widzę to miejsce, bo to jest nasza sala wielofunkcyjna, bo tu nie było miejsca na sali na WF, bo sufit jest na trzech metrach, gdybyśmy rzucili piłką, to byśmy ten sufit rozwalili. Więc wymyśliliśmy, że zrobimy taką wielką, lautową salę. Mogliśmy zrobić dodatkową klasę, ale stwierdziliśmy, że w przypadku dzieci, które przyjechały w różnych okolicznościach do nas, tej Ukrainy, jednak ta przestrzeń taka integracji będzie im bardzo potrzebna i nie możemy ich zamknąć tylko w salach. W związku z tym zostawiliśmy tą strefę otwartą i zrobiliśmy taką dużą salę z pufami, e, z fotelami, e, z piłkarzyki są, so, jeżeli ktoś za mało ruchu miał, to dostaliśmy tutaj od jakiejś firmy rowerki, e, więc pięć rowerków stało, jakbyśmy się chcieli jakoś bardziej poruszać. Zostawiliśmy też wykładziny, zostawiliśmy sufity podwieszone. Ekofon nam tutaj wymienił płyty, przyjechał, wymienił, żeby bardziej akustyczne. Szalenie nam zależało, żeby nie było pogłosu w tej szkole. Nasza koleżanka akurat z pracy gościła u siebie całą rodzinę i mówiła, co się działo z dziećmi, jak przyjeżdżała Straż Pożarna czy Syrena. Po tych wszystkich doświadczeniach staraliśmy się, żeby ta szkoła przede wszystkim była bardzo. Przyjazna, kolorystycznie i taka optymistyczna, bo w naszych projektach nie ma często dużo kolorów. Tutaj zrobiliśmy zupełnie to inaczej. Chcieliśmy zrobić ciepłe wnętrze komfortowe, a z drugiej strony ta akustyka stała się tutaj bardzo istotnym elementem. Dlatego też zostawiliśmy istniejące wykładziny i wszystko. O tutaj mamy widok na rowerki, mamy poduchy. Tutaj nam e, znajomi zrobili super e, tablicę sensoryczną specjalnie, też wyprodukowali w, te, w tym samym czasie co wszyscy. Tablicę sensoryczną, mamy tutaj co ciekawe polskie i, i rosyjskie litery. I ukraińskie. ukraińskie i tutaj możemy układać wyrazy po polsku i po ukraińsku, to był taki, taki element do nauki języka i ogólnie wyszła z tego bardzo fajna sensoryczna zabawka. Te prace na górze tutaj polska architektka też nam narysowała, bo jeszcze wszyscy przynosili swoje tutaj dary takie od serca, no tutaj mamy zobaczcie, to jest ta nasza szkoła za 4000, piękne szafki. Pufy. No, traktujemy dziecko, tak jak w każdej naszej szkole, jako godnego uczestnika życia i uważamy, że należy ma prawo usiąść na przerwie przy stoliku. Stworzyliśmy dużo też takich stref do wyciszenia tu jeszcze raz szatnia stref do wyciszenia takich z pufami, żeby się można było gdzieś schować. I wiecie, jak pierwszego dnia otworzyliśmy tę szkołę i byliśmy tam z Magdą, to dzieci one mówiły szeptem tak na paluszkach chodziły tak się bały, żeby tam z tyłu, z góry nikt na nich nie nakrzyczał, no bo byliśmy w biurowcu i wszyscy się strasznie bali, że będą te odgłosy przeszkadzać tym, którzy wyna mają wynajęte biura pod spodem. Oczywiście Tutaj widać jeszcze fajnie rozwiązaną podłogę, dlatego, że tam była dziura w wykładzinie, nie było tej wykładziny, bo jakieś ci inne pomieszczenie, które wyburzyliśmy i dostaliśmy z interfejsu prób próbki wykładzin. Po jednej w każdym kolorze. kolorze. I żeśmy wykorzystali ten stos próbek, takich, jakie mieliśmy w pracy, po prostu przynieśliśmy tutaj i ułożyliśmy mozaikę. Jedna dziewczyna z wydziału, czy jakaś studentka, siedziała chyba Aria? dwie godziny i, i kombinowała, jak to ułożyć ładnie, żeby to było ładnie, tak? No i się udało, wydaje się, że naprawdę wyszło fajnie. Bo, bo to fajnie. było w ogóle fajne, że wszystkim się strasznie chciało, żeby to było ładne i każdy do tego, do, tej swe, do tego swojego zadania, które miał przydzielone, no później pomalowaliśmy też sufit, jak widzicie, stwierdziliśmy, że to już taka była pełna improwizacja, to wskoczyliśmy na drabinę, pozdejmowaliśmy te stare płytki sufitowe, wzięliśmy je wałkiem, bo akurat mieliśmy na wierzchu i zrobiliśmy też taką mozaikę na suficie. A tutaj nasza ulubiona akcja z mapą. Była dyskusja, że mapę też dostaliśmy, bo z jakiejś zaprzyjaźnionej firmy, fototapeta, której nikt nie chciał użyć, bo nie, bo ktoś w, w, nie w tym wymiarze zamówił, więc nam przywiedzie wszystkie fototapety, jakie im zostały. No i trzeba było dociąć, a taki był wielki napis Rosja po środku. No i właśnie panowie z Ukrainy, akurat e, oni, jak nam w ogóle Ukraińki powiedziały, że w Ukrainie bardzo popularne jest tapetowanie i tam każdy właściwie umie tapetować, więc pan, e, tu mieliśmy pana weterynarza i pana elektryka i oni się okazali świetnymi tapeciarzami. Zostawiliśmy ich, żeby przecieli tą tapetę, no i jak ją przykleili, to przyszła taka. To jest, ta, to jest taśma problem. malarska wykorzystana. Tak. No tutaj dziewczynki ćwiczą już balet, jak wyrzuciły pufy, a tam z drugiej strony mamy kawałek takiej biblioteki, która już jest zapełniona, czyli też zrobiliśmy taką bibliotekę w części korytarza, bo szkołę podzieliliśmy na dwie części, bo szkoła ukraińska ma 11 klas. Cztery klasy wychowania wczesnoszkolnego, u nas są trzy i siedem klas normalnych i ta, na, nasz lokal był podzielony na część czteroklasową i siedmioklasową. Na początku mieliśmy te młodsze dzieci umieścić w tej części w wyseparowanej, ale jak sobie uzm uzmysłowiliśmy, że jedenasta klasa to jest jakieś 17 lat, to już są dorośli ludzie, to zamknęliśmy starszych w tej mniejszej części. No, tutaj zrobiliśmy w każdej sali takie tablice emocji. To była taka tablica suchościeralna, gdzie nauczyciel ma zakaz pisania i tutaj dzieciaki mogą pisać to, co im na sercu leży. I w każdej sali to jest I jak ostatnio byłam, to to działa, te tablice są zapisane. Nie wolno ich zmazywać. Po drugiej stronie jest zwykła tablica i mamy też przykład sali wykończonej właśnie biurkami z biura i krzesłami biurowymi. Tu jesteśmy w części dla starszych dzieci. Druga sala taka zacna, narożna, to jest powiem szczerze taka wypasiona, to wszystko jest słuchajcie używane, to miało pójść na śmietnik. Myśmy uratowali te meble przed śmietnikowaniem. A tu na przykład sala dla mniejszych dzieci, te krzesła akurat musieliśmy kupić, tu dostaliśmy też stoliki takie fajne na korbkę z podnoszonymi blatami. No i tutaj też od Pufa dostaliśmy takie poduszki, takie gąbki akustyczne, bo też... Chcieliśmy jakoś wyciszyć te sale, więc jedna firma dała trochę tego, druga trochę tego, więc w każdej, każda sala tutaj rządzi się swoimi prawami, ale jak widać kółeczka się pojawiły. No proste są sale tutaj, w tych wąskich salach potapetowaliśmy ściany, żeby się, jak się o nie ocieramy, tutaj cała ta ściana jest wytapetowana, to żeby nie były brudne. A tu na przykład dla odmiany, bo zasada była taka: nic nie kupujemy, bo pieniądze są potrzebne, więc jak coś dostajemy, to dostajemy. I dostaliśmy też krzesełka dla najmłodszych dzieci ze szkoły państwowej, podstawowej, z jakiegoś tam zakamarka. Ale przyjęliśmy je i wcale nie uważam, żeby było źle, bo i tak nie mieliśmy pieniędzy. Więc jak widzicie, standard wykończenia klas jest naprawdę bardzo, bardzo różny. Tutaj na przykład mamy kontenerki biurowe, które wykorzystaliśmy w klasach 1-3, gdzie, jak wiemy, pół lekcji jest na podłodze przeprowadzanych, więc z tych kontenerków, których mieliśmy 85 chyba, zrobiliśmy szaweczki dla dzieci, tak żeby każde dziecko miało swoją szufladkę. No i to znowu takie adoptowanie, tu nasze akustyczne elementy, z takiego super, dostaliśmy 3 metry na metr takiej akustycznej jakby płyty i powiedzieli, że potną ją, jak, ją nam jak chcemy, więc powycinaliśmy ją w różne takie elementy akustyczne, które powieszaliśmy na ścianie, bo nie mieliśmy tych paneli fluffo za dużo, więc ratowaliśmy się czym, czym, czym się dało. Tak to wygląda nasza szkoła. O tutaj mamy właśnie wzdłuż tablicy właśnie takie akustyczne e, patyczki. I one też poprawiają, poprawiają to echo i to odbicie od ściany. I piękne, eleganckie krzesła tutaj mamy, z uchwytem na torebkę, tudzież na plecak. To z tych takich lepszych darów, które zostały niewykorzystane. A tu na przykład mamy meble, które dostaliśmy, które w tym roku dostały maskę w Łodzi. I to jest taka kolekcja Holme, która jeszcze chyba nie, nie weszła na, na rynek. No i oczywiście mamy dwa gabinety dla psychologa. One są obłożone od rana do wieczora. Rano są dzieci, od, wie od wieczorem pełnią funkcję dla, dla dorosłych. Jeden i ten też jest taki ekskluzywny. Też tak się nam fajnie. A tutaj widzimy ślady na podłodze wypełnione po Po wyburzeniach, po ścianie po prostu. Te dziury w podłogach wypełnialiśmy tymi resztkami na kolanach. Siedzieliśmy na kolanach, chcieliśmy łatali, w paski łataliśmy. I wszystkie i łataliśmy wszystkie dziury, wszystkie ślady i to całkiem fajnie wyszło. Koniec.